samo południe 22 czerwca pod siedzibą częstochowskiego magistratu odbył się briefing prasowy dotyczący pozbawienia ulg dla rodzin wielodzietnych w kwestii opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz dla osób posiadających kartę Dużej Rodziny. Briefing zorganizowali radni Klubu Prawa i Sprawiedliwości. Na początku stycznia 2023 roku Centrum Usług Komunalnych zaczęło wysyłać do mieszkańców posiadających kartę Dużej Rodziny takie wezwanie. Takie wezwanie, które mówiło o złożeniu wyjaśnień lub uzupełnienia deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W tym czasie bardzo dużo osób zgłosiło się do mnie z pytaniem, czy Rada Miasta przyjęła jakąś uchwałę. No oczywiście byłem bardzo zaskoczony. Oczywiście takiej uchwały nie było, która by zmieniała akurat limit, ulgę lub warunki przyznanej tego upustu. W związku z tym zadałem pytanie w interpelacji do prezydenta. Jak również zwróciłem się do Rzecznika Praw Obywatelskich. Co się zmieniło w tej sprawie? Bo prezydent powołuje się w tym wezwaniu na uchwałę 735 z 2021 roku. Co prawda ta uchwała była dwukrotnie zmieniana w 2022 roku, jednak żadna zmiana nie zmieniała paragrafu 6, który właśnie mówił o upuście należnym, przyznanym osobom posiadającym kartę Dużej Rodziny. Na stronie Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie możemy zapoznać się z następującym komunikatem. Informujemy, że warunkiem skorzystania z 50% zwolnienia w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, jest zamieszkiwanie na tej nieruchomości przez rodzinę wielodzietną, a nie samo posiadanie karty Dużej Rodziny przez poszczególnych członków tej rodziny. Na przykład zwolnienie 50% w opłacie nie obejmuje mieszkańców w sytuacji, gdy na nieruchomości zamieszkują tylko dwie osoby posiadające kartę Dużej Rodziny. Właściciele nieruchomości, którzy do końca 2022 roku deklarowali zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z posiadaniem karty Dużej Rodziny przez poszczególnych członków rodziny, są zobowiązani do złożenia nowych deklaracji, począwszy od 1 stycznia 2023 roku, ze wskazaniem dokumentacji uprawniającej do uzyskania zwolnienia w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi, to jest dokumentacji potwierdzającej zamieszkiwanie na nieruchomości przez rodzinę wielodzietną. Skierowałem pismo do Rzecznika Praw Obywatelskich, taką odpowiedź dostaliśmy i tutaj bardzo proszę koleżankę Monikę Poborowską o przedstawienie odpowiedzi, jak Rzecznik Praw Obywatelskich zapatruje się na ulgę dla osób posiadających kartę Dużej Rodziny. Witam Państwa bardzo serdecznie. My chcieliśmy mieszkańcom, zgodnie ze złożoną deklaracją i obietnicą na jednej z ostatnich konferencji, przekazać informacje, które w ramach interpretacji wykładni prawnych ustaliliśmy, zapytania, które wysłaliśmy, dały konkretne odpowiedzi. Dysponujemy dzisiaj stanowiskiem Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz opinią Rzecznika Praw Obywatelskich. Zaraz oczywiście przekażemy Państwu te dokumenty celem szczegółowego zapoznania się z nimi. Natomiast co kluczowe dla mieszkańców miasta, dla mieszkańców, którzy do nas zwracali się wielokrotnie, mieliśmy naprawdę wiele próśb, monitów o to, żeby podjąć działania mające na celu przywrócenie tych ulg. To jest forma wsparcia dla mieszkańców, dla posiadaczy karty Dużej Rodziny, dla rodzin wielodzietnych, czyli ulga w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jak możemy wyczytać, ja Państwu tylko cytat przytoczę, z którego ewidentnie i jednoznacznie wynika, że brak jest dzisiaj potrzeby nowelizacji ustawy, jak podnoszono i jak argumentowano te decyzje o odebraniu ulg. Brak jest potrzeby nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Każdy, kto ma kartę Dużej Rodziny, jest członkiem rodziny wielodzietnej, a co za tym idzie, w przypadku wprowadzenia uchwały Radą Gminy zwolnień dla rodzin wielodzietnych, jest objęty tym zwolnieniem. Co to oznacza? Każdy, kto to uprawnienie w postaci karty Dużej Rodziny otrzymał je dożywotnio. Oznacza to, że bez względu na to, gdzie zamieszkuje, powinien i nadal ma uprawnienia do korzystania z tych ulg. To jest opinia Rzecznika Praw Obywatelskich, to jest jednoznaczne stanowisko Ministerstwa Klimatu i Środowiska, w którym tożsama treść się znajduje. Z punktu widzenia zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, każdy, kto ma kartę Dużej Rodziny, jest członkiem rodziny wielodzietnej. A co za tym idzie, w przypadku wprowadzenia uchwałą
Rady Gminy zwolnień dla rodzin wielodzietnych jest objęty tym zwolnieniem. My mamy taką sytuację w mieście Częstochowie. Ta uchwała lokalnie została wprowadzona. Jest ona prawem miejscowym, powszechnie obowiązującym. Na mocy tych przepisów, tej treści, stanowiska, my dzisiaj będziemy wnosić do pana prezydenta i apelować o to, żeby te przywileje, te uprawnienia do rodzin wielodzietnych powróciły. Jak już wiemy, lewicowe władze Częstochowy podeszły nieco kapitalistycznie do mieszkańców miasta i zdecydowały, że aby płacić mniej za odbiór odpadów, dana nieruchomość musi być zamieszkiwana przez przynajmniej 5 osób. Wcześniej ulga przysługiwała posiadaczom karty, których dzieci wyprowadziły się z rodzinnych domów. Szef Centrum Usług Komunalnych Łukasz Kot wyjaśniał Gazecie Wyborczej, że zmieniona decyzja odnośnie ulg w opłatach za wywóz śmieci trzyma się wyroku sądu w Katowicach, który uznał, że 50% ulga należy się tylko rodzinie wielodzietnej zamieszkującej daną nieruchomość. Podobne wyroki zapadły kilka lat temu w Gliwicach i Bydgoszczy. Kilka zdań na temat, jakie są konsekwencje prawne. Bo otóż z jednej strony mamy interpretację dokonaną przez Urząd Miasta, interpretację tych przepisów, które są niekorzystne dla mieszkańców miasta. Czyli prezydent tutaj nakłada większe opłaty na mieszkańców. Ta interpretacja Urzędu Miasta, powtarzam, jest niekorzystna dla mieszkańców. I z drugiej strony mamy interpretację Ministerstwa Ochrony Środowiska, mamy interpretację Rzecznika Praw Obywatelskich, które to są korzystne dla mieszkańców miasta. Samorząd jest powołany po to, żeby rozwiązywać sprawy mieszkańców, żeby rozwiązywać sprawy dla dobra mieszkańców. Jeżeli mamy nadpłatę środków finansowych za śmieci, to czemuż by nie interpretować przepisów korzystniej dla mieszkańców, tak jak to robi Ministerstwo Rzecznik Praw Obywatelskich. Wezwiemy, czy zwrócimy się do organu nadzoru, jakim jest wojewoda, aby tę sprawę wyjaśnił i rozstrzygnął, czy urząd może interpretować to niekorzystnie dla mieszkańców, czy urząd tutaj nie łamie prawa. A z drugiej strony, jakie to są konsekwencje dla mieszkańców? Otóż wiemy, że każdy z nas składa deklarację, nazwie to krótko śmieciową, czyli ile osób mieszka i w związku z tą deklaracją każdy mieszkaniec czy właściciel nieruchomości wnosi opłatę za śmieci. Ale urząd ma prawo zrewidować tą deklarację, czyli sprawdzić, czy ona odpowiada rzeczywistości. W przypadku rozbieżności wzywa mieszkańców o dokonanie sprostowania i te wezwania poszły do mieszkańców, o których tutaj mówił Piotr Wrona. Jeżeli mieszkaniec nie zgadza się z tym wezwaniem, nie zgadza się z przedmiotem w zasadzie wezwania, to wszczyna się postępowanie administracyjne, które kończy się decyzją. A od decyzji można się odwołać do samorządowego kolegium odwoławczego. My chcemy uchronić i mieszkańców, i urząd od tego postępowania kosztownego, długotrwałego, polegające na sporze, uchronić poprzez to, żeby prezydent miasta respektował prawo w taki sposób, jak interpretują to ministerstwo i Rzecznik Praw Obywatelskich, z korzyścią dla naszych mieszkańców, bo po to jest samorząd miasta. Dziękuję.